Dziś z Dave'em dzieje się coś niesamowicie dziwnego, ponieważ nie ma 6 lat tak jak ja w tym Minecrafcie, tylko ma 3. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj będziemy śledzić Dave'a. Więc na samym początku zostaw łapkę w górę, 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na kanał. Macie na to oczywiście 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech się pochwali w komentarzu. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku śledzimy Dave'a, co oznacza, że będziemy musieli wypić podkrana niewidzialność. Jak widzicie, mam podkrana niewidzialność, on gdzieś tam był. O, widzicie, tam sobie biega teraz, dobra. Ja już piję podkrana niewidzialność, bo nie ma co czekać i lecimy za nim, żeby go pośledzić. Na samym początku zaproszę was na Instagrama, ponieważ na Instagramie wrzucam zdjęcia, robię live'y czasem, wrzucam jakieś story i tak dalej, więc warto tam być. I dołączcie do naszej armii, jest nas tam już prawie 27 tysięcy. Dobra, śledzimy Dave'a. Ma Nintendo Switcha postawił. Postawił Nintendo Switcha. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie go w sumie, bo może nam się przydać na późniejszą rozgrywkę tutaj, na jakieś trollowanie go czy inne takie. Dobra, lecimy za nim. Zobaczmy, co on tutaj będzie robił, bo on jest strasznie podejrzany ostatnio. Mam, jak widzicie... Ławkę sobie postawił i siedzi przed bramą. I nie wiem, na co czeka, kurczę, na chyba, nie wiem na co. Dobra, czekajcie, wezmę to też ze sobą, bo to się nam wszystko może przydać, te wszystkie rzeczy, które on stawia. Skąd on to ma w ogóle? W ogóle creeper kole, to te drzwi też on tu dał? Dobra, czekajcie, weźmy tą creeper kole też. Zbieram wszystko, co on stawia. Co jest? Co jest? Notes jakiś se postawił, dobra. O, pisze notatki, patrzcie, to jest pilny uczeń szkolny, prawda, notatki robi i tak dalej. Czekajcie, ja się tutaj schowam na chwilę, zjem sobie mięcho. Mam nadzieję, że nie widzi. Dobra, nie widział chyba. Dobra, stawię jakąś tabliczkę. Gdzie ten tata? Jaki tata? Dlaczego on w ogóle na swoim odcinku ciągle nazywał mnie tatą? Nie wiem dlaczego, ja nie jestem jego tatą. Nie wiem totalnie, gdzie jest jego tata i kim jest jego tata. Więc nie wiem, dlaczego mnie tak nazywał. Ale dobra, do cholipki jasnej. Co jest z nim nie tak? O, znikło mu krzesło, które tu było. Co tam, co tam? Dobra, czekajcie, gdzie on leci teraz? Widzicie w ogóle, jakiego ma pampersa? To jest dopiero jazda z tym człowiekiem. Py, kolejne krzesło sobie postawił. Skąd on tyle tych krzeseł ma? Dobra, gdzie on idzie teraz? On ciągle te lalki stawia. Skąd ty masz tyle lalek, chłopie? Co on robi? Obrabował chyba jakiś sklep w ogóle z lalkami. Dobra, stawia coś. Uwaga, co on tutaj postawi teraz? Tata i mama. Okej, dobra, podejrzana sytuacja, dobra, co on tutaj, ty teraz jakiegoś żołnierza postawił, no już widzę, że tutaj lepiej rozmawiamy, ale dlaczego ty takie rzeczy robisz, skąd on to ma? Dobra, czekajcie. Nie, co to jest? Co on postawił? Dobra, wchodzimy. Ej, dobra, będzie urządzał chyba pokój, albo, nie? Dobra, nie wiem, idzie gdzieś dalej. I co teraz? Widziałem, że miał globusa w ręce. Ale nie wiem, gdzie go idzie postawić, więc chyba... Dobra, strzelam, że idzie go postawić do szkoły. Ponieważ w szkole ten globus się najbardziej przyda... Ej, nie, jeżeli on ukradł globus ze szkoły, to nie, to jest niewybaczalne. Dobra, czekajcie, ale idzie do szkoły faktycznie, no. Idzie odłożyć globus. O nie, do pokoju nauczycielskiego wszedł. W pokoju nauczycielskim ten globus... Skrzynka na jabłka. Nic w niej nie ma. O, odstawił globus, dobra. Nie, wchodzi do dyrektora. Dzień dobry, panie dyrektorze. Siodce, pa jak jest rozlany na tym krześle. Jaki grubas. O kurde, co on tu zrobił? Ty, uwięził mnie prawie pod tym. Ty, nie mogę stąd wyjść. Dobra, czekajcie, wyszedłem. Pa, teraz on nie umie. Ale dobra, wykminił, jak to zrobić. Co on to postawił w ogóle? Jakieś kurde flaszki. On się bawi w jakiegoś... Ewidentnie się bawi w jakiegoś chemika. Dave, co? Skąd ty masz takie stoły? Co to jest? Jakieś kurcze stoły z jakimiś dziwnymi rzeczami do alchemii. Dobra, zszedł na dół, nie wiem po co. Zszedł jeszcze niżej? Gdzie on jest? Zgubiłem go, a nie, jest tu. Walić nauczycieli. To, zostawił tabliczkę zwalić nauczycieli. Oj, Davison, widzę, że tutaj nie lubisz się uczyć ewidentnie. Dobra, gdzie on? O kurcze, siadłem sobie na tym krześle. Gdzie on poszedł? Jest niżej, dobra, schodzimy na dół do świetlicy i zobaczymy, co on tutaj pokaże nam. Ej, on otworzył to przejście do nauczycieli, do pokoju nauczycielskiego, oj. To jest niebezpieczna sytuacja. O nie, otworzył to przejście. Pamiętam, co on tu chce zrobić? To jest to przejście, co znaleźliśmy chyba we wczorajszym odcinku, czy jeszcze wcześniej? Nie pamiętam, ale dobra, stawię kolejną tabliczkę. Ej, czy to on postawił te tabliczki tutaj w tym miejscu wcześniej? Nienawidzę szkółki. No, że tak to powiem ci, Davik, no ja też fanem nie jestem, o nie, on zaraz mnie tu zamknie. W ostatniej chwili zdążyliśmy wyjść z tego. Dobra, czekajcie, gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Na górę gdzieś?
Dobra, wychodzi, wyszedł ze szkoły, lecimy za nim gdzieś, zobaczymy gdzie pójdzie. Dobra, tu... Dobra, jak to się nazywa? Ej, to się jakoś nazywa, ja pamiętam, że to się nazywało... Kurczę, nie pamiętam nawet, jak się to nazywało. Ale dobra, no trudno, możecie napisać w komentarzach, jak się nazywa to urządzenie. Ja zapomniałem totalnie, ale dobra, lecimy dalej. Co on tutaj, gdzie on poszedł? Dobra, kolejną rzecz postawił, znowu tych rodziców postawił, co on robi tutaj, to jest... No nie, no Zdirta postawił takie rzeczy. Co on robi tutaj na tej wiosce? O, o! Będzie strzelane do celu, coś tak czuję. Będzie strzelane do celu. Czy ma łuk? Czy ma łuk, żeby strzelić do celu? Ej, ale to jest nawet całkiem fajne sobie postrzelać. I co? Jak to wygląda? Nie no, Davison. Jaki zez. Ej, dobra, no trafił. Nie, znowu nie trafił. No, Davik, jesteś mocno średni w te klocki. Ale może zaraz w środek trafi. O, patrzcie, jak ze skoku to było. Dobra. A, ja nie mam łuku, szkoda, też bym sobie strzelił. Nie! Davison! Co jest? Krowę znokautował na raz, na jednego ciosa. No ale nie umie trafić w żółty, cienki jest, nie umie w żółty trafić. O, dobra, zaczął trafiać w żółty, ale to jeszcze nie jest sam środeczek. No dobra, już trafia tak w środek, jest dobry. Dobra, ogarnę, jak się to robi. Czekajcie, postawię tu creeper kole. Tak, i tak se poszedł, dobra. No nieważne, idziemy za nim, zobaczymy, gdzie on teraz idzie. On się na jakiegoś łucznika tresuje, czy co to ma być? Nie wiem, ale co ma w ręce? Co to jest? Co on chce postawić? Co to jest? Ryby, ale dorszem tu terawali. Dobra, co on tutaj stawia na górze znowu? Wszedł na statek, ewidentnie chce być piratem na tym statku. Kasę? Naprawdę kasę? Przecież tu są stery. Mógłbyś ster postawić. Co masz? Nie, co to jest? Co? Ej, bo mnie... A! Wyskoczyłem! Wyskoczyłem z tego. Czekajcie, co on to postawił? Co to było? Ej, to było strasznie dziwne. Dobra, czekajcie, wchodzę tu na górę. Co to jest? To jest jakiś grill, czy co? Co to jest? Ej, to jest grill chyba. Czy co? Nie, to jest kasa. Kasa w sklepie, ale jazda, dobra. Ale po co on to tu stawia? Po co tu stawia tutaj? Czekajcie, jeszcze ma tutaj wózek na zakupy. Czekajcie, wejdziemy do tego wózka. Dobra, jesteśmy w wózku. A nie widać mnie, niestety. Ej, właśnie. Dobra, za minutę mi się kończy podka. Dobra, piję nową, żeby już mieć dla pewności... Żeby mi się nie skończyła, to są jedyne dwie potki, które miałem. Więc musimy uważać teraz, to już jest wszystko, co mamy. Sprzedaję lody, chłop. Tylko klientów mu coś tutaj nie przywiało. Dobra, stawię jakąś tabliczkę, będzie... Jody! Jody, sprzedaję jody. Czekajcie, dam mu tutaj krzesło, żeby sobie mógł klapnąć na krzesełku. O. Jakie posiedzenie ma. Chodźcie, czekajcie, damy mu tutaj... O nie... Dobra, tu postawiłem kostkę Rubika. Dobra, co on tutaj stawia? Co on tu stawia? Tabliczkę jakąś z napisem, pewnie cena, albo nie wiem. Niskie ceny. Niskie ceny. Ej, dobra, ja bym mu zapłacił trzciną cukrową, proszę bardzo. Dobra, niech to tu jest. O, wrócił ty. Daj mi loda. Co on tu pisze? Kolejna tabliczka, ale tak na środku, tak brzydko postawiona. Dzięki. Gdzie są lody? Daj mi lody. Lody dla ochłody. Ciasto zrobił. Dobra, mamy ciasto. Skaczemy mu po tym cieście jagodowym. Dobra, gdzie on leci dalej? Bo on tutaj za długo się zatrzymuje ewidentnie. Patrzcie, wlez w oponę. Co on to zrobił w ogóle? Dlaczego to jest tak? To się nie ma prawa trzymać na tych liściach. Jako złamał tu prawa fizyki. Ej, ale tu są schody fajne na wyjście takie. Dobra, po dachach skacze. To nie, on nie jest za młody, aby na takie skakanie po dachach. Nie podoba mi się to, co on tutaj... Ej, tu jest jakieś zejście podziemne, ja nie widziałem nawet o nim. Ej, dobra, on coś przed nami ukrywa ewidentnie. A tu co to jest? Co to jest za miejsce? Ej, co to ma otwierać niby? Ej, bo tu brakuje dwóch redstone'ów, ale co by to miało otwierać? A, chyba drzwi. Wow! Otworzył te drzwi. Dobra, co my tu mamy? Tu nic nie ma, lecimy zobaczyć tu dalej, co on tu... O nie, creeper. Creeper! Dobra, uciekamy. Aleś teraz wymyślił. O nie! Dobra, myślałem, że mnie zamknie. Ale na szczęście przycisk był, więc otworzyłem. Dobra, wychodzimy stąd. Zobaczymy, gdzie on nas jeszcze zaprowadzi. Dobra, gdzie idziesz? Ej, dobra. Zaczął się pluskać. Dobra, śledzimy go dalej. Śledzimy. Mam jeszcze podki 5 minut. Ej, zatrzymał się, nagle się tak chamsko odwrócił. Co on to stawia? Co to jest? Yeah, jakiś łajno, czy to siano jest? Nie wiem, co to jest. Co on tu ma jeszcze? Co on za rzeczy stawia? Ej, to jest fajne, to wygląda jak most jakiś. Ej, to jest most! Ale dobry most! Jaki most stawia chłop, nie?
Ej, podoba mi się ten mostcik, tylko on taki jest troszkę... Znowu kolejny most, który łamie zasady fizyki. Nie podoba mi się to zdecydowanie, ponieważ takie mosty nie powinny mieć tutaj, prawda, miejsca. I co teraz? Gdzie on idzie? Se zrobił skocznie do wody. Ej, dobra, bo on do łódy wchodzi. Dobra, wsiadłem za nim, jestem razem z nim w łódce. Gdzie popłyniesz, cwajnaku mały? Gdzie popłyniesz? Odwieź nas do zamku może, co? Pa, jakie piruety wali na tym. Dobra, bo ja nie wiem, co on robi. On się tu bawi na tym. Nie ma co, nie będę go tak ciągle... O, wyszedł nawet z tego, dobra. Wychodzimy tutaj. Ja kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Pośledziliśmy go, zobaczyliśmy, co on tutaj robi. No jest nieszkodliwym trzylatkiem, który tutaj, prawda, ma pampersa na dupsku. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Na razie, pa, pa.